o uczuciach. Niektóre uczucia są ciepłe, jak wełniany sweter, inne zimne, jak styczniowy wieczór. Każde uczucie ma swój szczególny smak. Ciekawość smakuje jak pomarańcza, spokój jak melisa, nienawiść jak wiśnie z robakami, miłość jak truskawki, a niepokój jak borówki z cynamonem. Uczucia przypominają zwierzęta. Duma jest jak paw, odwaga jak lew, przyjaźń jak pies, a strach jak nietoperze. Uczucia mieszkają w naszych sercach i głowach. Wszystkie są nam potrzebne. Odwaga pozwala spotkać się ze smokiem. Miłość jest jak gorąca herbata z miodem. Cierpliwość pomaga oszczędzać na wymarzone zabawki. Spokój jest wtedy, jak jesz cytrynę bez skrzywienia. A ciekawość, gdy pod choinką leżą paczki i nie wiadomo, co jest w środku. Różnie odczuwamy te same sytuacje. Na wysokie zeszczanie jeden się cieszy, a drugi boi. Oba uczucia są w porządku. Nie wszystkie uczucia są łatwe. Kiedy chcesz wyjść na podwórko, a pada deszcz, to czujesz smutek. Jak chciałeś kupić Lego w sklepie, a nie masz żadnego zestawu, to jesteś zły. Jest jeszcze jedno uczucie. Wyobraźnia. Przydało nam się do zrobienia tego filmu. Mam na imię Stasiu Szmentek. Antonina Chupało, 9 lat. Mam na imię Emil Stawicki, mam 10 lat. Jestem Wojtek Żybort, mam 8 lat. Lena Stawicka. Jestem Natalka Wołoch i mam 8 lat.